Mandaty za brak maseczki. Policja ujawnia dane. Ostatniej doby na kwarantannie przebywało 838 policjantów, poinformował w niedzielę 4 października sierżant sztabowy Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Dodał, że od początku pandemii policjanci wystawili 19 tysięcy mandatów osobom, które nie zasłaniały nosa i ust w miejscach, gdzie jest taki obowiązek. Jak podał Kurczyk, w sumie, od początku epidemii funkcjonariusze wykonali ponad 3,6 milionów działań w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Powiedział też, że policjanci od początku pandemii ukarali 19 tysięcy osób mandatem w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania nosa i ustęp. 161 tysięcy osób zostało pouczonych, a w 7300 przypadkach skierowaliśmy wniosek do sądu, poinformował. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi inspektor sanitarny może wymierzyć karę w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł za niezakrywanie nosa i ust w miejscach, gdzie to obowiązkowe.